to jeden z najdziwniejszych rytuałów piłkarskich, który doprowadził Argentynę do finału Mistrzostw Świata. Jego autorem był Sergio Goycochea, który przed rzutami karnymi sikał na boisku. Jest rok 1990, ćwierćfinał mundialu pomiędzy Argentyną a Jugosławią. Po bezbramkowym remisie przyszła pora na rzuty karne. Golkiper Argentyny miał jednak pewien problem. Pod koniec meczu strasznie chciało mi się siku, ale przecież nie mogłem zejść z boiska. Nie miałem wyboru. Zrobiłem to na nim. Koledzy z kadry uformowali wokół niego wianuszek, tak, żeby nikt nie zauważył. Pomogło. Goycochea wybronił dwa rzuty karne i Argentyna awansowała do półfinału mundialu. Zrobił to ponownie. Skoro udało się z Jugosławią, uznałem to za szczęśliwy znak. Od tej pory zawsze sikałem przed serią jedenastek. Goycochea obronił strzał Donadoniego i pomógł awansować Argentynie do finału, gdzie niestety polegli z reprezentacją RFN 0-1 po bramce z karnego.